szóstej walce gali Browar Północny Fight Night, edycja druga. Oficjalna waga tego zawodnika to 79,8 kg. Wystąpi w pojedynku do 80 kg. Szanowni Państwo, to jego debiut zawodowy. Pochodzi stąd, pochodzi z Suwałk. Jak mówiłem nieco wcześniej, walczył już na Wyspach, gdzie przebywał przez dłuższy czas. Panie, panowie, zawodnik Berserker, Steve, Suwałki, do niebieskiej ściany wzywam Karol Mikielski! Karol Mikielski, 79,8 kg wczoraj na wadze, kategoria do 80 kg. Na kilka dni przed walką dostał telefon od właścicieli z pytaniem, czy zawalczy w zastępstwie Alana Kwiecińskiego. Przyjął ją bez zastanowienia. Wczoraj wspomniał mi, że to trwało około 5 minut i powiedział, że chce walczyć. Był w ostatnim czasie na dwóch obozach u Mirosława Ochińskiego i Berserkerów. Dwa lata spędził również w Wielkiej Brytanii, gdzie poszerzał swój warsztat u trenera Jimmy'ego Wallheada i Jamesa Dixona. Walczył m.in. w K1 w Wielkiej Brytanii. Rekord 1-0, wygrał przez TKO w drugiej rundzie na miejscowej gali niedaleko Leicester. W 2018 roku na gali Battle Arena wygrał swoją pierwszą walkę semi-pro MMA. Przeplatał wygrane z przegranymi na zawodach Alma. Startował tam trzykrotnie. Sam twierdzi, że jest zawodnikiem typowo galowym, czyli na galach MMA jest mocniejszy niż na jakichś turniejach. Wygrał mistrzostwa grapplingu na Litwie w kategorii do 80 kg. Jest z Suwałk i tu się urodził. Tryb sporty walki trenuje od 7 lat. Trenował w Lions Gym z Coventry w teamie Wallhead i ten klub w Wielkiej Brytanii reprezentował. Jak sam mi wspominał, jego idolem jest Mateusz Gamrot i wychodzi do tej samej piosenki, do której wychodził nasz Miszka SW, który został zakontraktowany do UFC. Ale co ciekawe, docelowo Karol Mikielski chce startować w kategorii 70 kg, czyli o 10 kilogramów niżej niż obecnie. A Paweł Klimas jest bardzo dużym zawodnikiem na tą kategorię, więc bardzo mnie ciekawi, jak taka konfrontacja kilogramów będzie wyglądać. A teraz do walki wychodzi Paweł Klimas, który debiut zawodowy odbył na pierwszej gali Browar Północny Fight Night. Wtedy pokonał błyskawicznie Piotra Janika w zaledwie 37 sekund ciosami. Janik nie potrafił odpowiedzi znaleźć na te bardzo dobre warunki fizyczne Klimasa. Widać, że jest zmotywowany, wygląda bardzo pewnie siebie. Miał na tej gali zmierzyć się już ze wspomnianym Alanem Kwiecińskim, bardzo mocnym zawodnikiem stójkowym, który jednak często zawodził w walkach. Ostatnio walczył m.in. w słynnym Fame MMA, ale wycofał się ostatecznie z tego pojedynku z powodu osobistych. W narożniku u Pawła Klimasa możemy zobaczyć Dawida Niedźwieckiego, który walczył w walce z Szamadem Erzanukajewem. Jak widać, bardzo dobrze się czuje, jest teraz w narożniku. I wspomniani bracia Zawadzcy, czyli Mateusz i Tomasz, klub MMA Team Ełk ma swojego kolejnego reprezentanta na karcie. Paweł Klimas, rekord 1-0 zawodowy, kontra Karol Mikielski, 0-0 debiut. Ale to jednak Karol Mikielski jest starszy o 5 lat od Klimasa i bardzo mnie ciekawi, który z tych zawodników będzie wyglądał na bardziej doświadczonego. Przybicie piątki obu zawodników. Oddać trzeba naprawdę szacunek dla Mikielskiego, że wziął tą walkę bez zastanowienia na krótki okres czasu i możemy go teraz zobaczyć. W środku klatki pomiędzy oboma zawodnikami będzie doświadczony sędzia i trener Szymon Bońkowski. Ogłoszę, kierowcy, nieustający,
zaczynamy. Walka w kategorii 80 kg. Czy Paweł Klimas również rozpocznie tak mocno pojedynek jak w walce z Piotrem Janikiem? Zaraz zobaczymy. Mikielski w defensywie. Bardzo mocny middle kick na korpus. Mikielski próbował odpowiedzieć low kickiem, ale nie doszedł do celu. Klimas teraz bardzo mocno, widać, wywiera presję. Kolejny middle kick z jego strony. Zaczerwieniony już prawy bok Mikielskiego. Klimas bardzo dużo rusza tutaj rękoma. Kolejny obszerny prawy cios, nie doszedł do celu. Znowu low kick ze strony Mikielskiego. Nietrafiony. Bardzo dobrze Klimas broni tych low kicków. Odsuwa nogi. Znowu middle kick. I teraz przy próbie middle kicka Klimas wywrócił Mikielskiego. Ale Mikielski bardzo dobrze skontrował i to on teraz jest w pozycji lepszej. Próbuje obalić Klimasa za jedną nogę. Trzyma tu za lewą nogę. Przydałoby się tu jakieś haczenie na prawą, ale próbuje ustabilizować pozycję pod klatką. Zaraz zobaczymy. Tutaj Klimas cały czas próbuje się bronić i wydaje się, że tutaj właśnie narożnik Mikielskiego mówi mu, żeby wyhaczał tą prawą nogę Klimasa, ale on bardzo cały czas dobrze broni. Jest obalenie, ale bardzo dobra kontra ze strony Klimasa i to on teraz jest z góry. Bardzo dobre przejście w żółwiu Klimasa i próbuje obrócić Mikielskiego. Wróciliśmy znowu do stójki, bardzo mocny mamy, mocne tempo w tej walce. I Klimas teraz obrócił, ale pięknie Mikielski obrócił rywala i to on teraz jest w lepszej pozycji. Co tutaj się dzieje? Mikielski z Klimasem cały czas zmieniają pozycję. Teraz Klimas jest przyciskany do siatki, Mikielski u góry ma ręce, więc ciężko będzie z tej pozycji obalić takim rzutem judo. Mogłoby się to udać, ale wydaje mi się, że Klimas nie da sobie tak łatwo zmienić płaszczyznę walki. Wzmaga się doping dla Karola Mikielskiego, ale to jednak teraz w półgardzie jest Paweł Klimas z góry i zobaczymy, jak Mikielski sobie poradzi z tej pozycji. Wykluczona teraz by prawie była ręka i mamy w gardzie obu zawodników. Klimas teraz umiejętnie uciska łokciem na szyję, ale jednak Mikielski dobrze się skręca w prawą stronę i mamy z powrotem półgardę. Klimas teraz chce się podnieść, ale przez to traci pozycję i to teraz Mikielski jest w lepszej sytuacji. Próbuje teraz obalić rzutem zapaśniczym Klimasa, jednak Klimas cały czas mocno trzyma się na nogach. Mocno obaj zawodnicy będą zmęczeni po takim dociskaniu się do siatki. Zapaśnicze próby bardzo są męczące i zaraz zobaczymy, jak obaj będą wyglądać. I na rozerwaniu jeszcze taki lewy prosty doszedł do głowy Mikielskiego, ale na Mikielskim nie zrobiło to większego wrażenia. Jaką akcję teraz obaj zawodnicy będą próbowali przygotować? Middle kick bardzo mocny, ale tutaj się odsłonił Mikielski. Bardzo mocne ciosy padły, tak, sędzia przerywa. Paweł Klimas, druga walka zawodowa wygrana, rekord 2-0. Gratulacje! Mikielski, naprawdę tutaj trzeba oddać szacunek. Bardzo postawił trudne warunki dla Klimasa. Bardzo dobre doświadczenie dla tego zawodnika z MMA Team Elk. Zachwyceni trenerzy, bracia zawadcy z tej dyspozycji swojego rywala. Ale trzeba naprawdę przyznać, że ta walka do tej pory mogłaby być bez wątpienia nazwana walką wieczoru. Ciągle zmiany pozycji, mocne ciosy dochodziły do celu. Mikielski niezadowolony, ale trzeba przyznać, że naprawdę pokazał kawał dobrego MMA w kategorii o 10 kg wyższej niż zazwyczaj startuje, więc trzeba oddać mu bardzo duży szacunek. Nie ma co, Karol, być na siebie złym, bardzo dobry występ z jego strony. No i wielki szacunek dla Pawła Klimasa, który przygotowywał się pod Alana Kwiecińskiego. Rywal zmienił mu się na ostatnią chwilę. To dużo zmienia w przygotowaniach, ale jednak dał radę i bardzo dobrze zawalczył. Obrony
przed obaleniami. Tutaj naprawdę działo się wszystko, co mogliśmy do tej pory oglądać w walkach MMA. Zmiany pozycji, obalenia i teraz oficjalny werdykt. Brawa dla Pawła Klimasa, zwycięstwo przez TKO w pierwszej rundzie, ale Karol Mikielski, nie ma się czego wstydzić.